piórach, taki, którym kiedyś pisano, takim piórem na przykład gęsim. I zobaczcie, co się będzie działo w tych słoikach. Ja wiem. Wiecie? No może nam też i nie wyjść czasami. I zobaczcie, co w tym pierwszym słoiku się stało. Prawie cały, a w drugim? Tylko trochę i widać takie co? Kształty, coś co się tworzy. Zobaczcie, a tutaj mamy już cały czarny słoik. Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Proszę. Bo jedna woda jest gorąca. Mhm, a druga? A druga zimna. Zimna. I który jest który? Nie wiem, może widzicie parę, ale proszę. Zimna jest tam, gdzie jest tak całkiem czarne. Tam, gdzie są te kształty, tak? Bo w ciepłej wodzie atrament szybciej się rozpuszcza i dlatego tak szybko nasz słoik stał się cały czarny. A tutaj jeszcze do teraz możemy jakieś wybuchy, różne ciekawe kształty obserwować. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, on sobie pomyślał tak, że ciało może być substancją stałą. To jest substancja stała, prawda? Tak? Można popłukać. Może być cieczą, tak jak woda, zgadza się. Albo może być gazem, tak jak na przykład powietrze. Tak jak na przykład powietrze. Czyli trzy stany skupienia, albo stały, albo ciekły, albo gazowy. A moje doświadczenie zaprzecza i dlatego ta masa, którą to przygotowałam, nazywa się nieniutonowska. Masa nieniutonowska. Słuchajcie, wzięłam taką zwykłą mąkę ziemniaczaną, którą mama używa na przykład do kopytek. Do tego dałam troszkę barwnika, żeby to ładniej wyglądało, ale można też bez barwnika. I troszkę wody. I słuchajcie, wymieszałam i powstała mi taka ciapa. Troszkę wygląda jak plastelina. I teraz jak do niej byście podeszli tutaj bliżej, chodźcie. No, możecie sobie zrobić, bo to nie jest jakieś trujące, więc śmiało można w domu zrobić. I teraz zobaczcie, ciało stałe, patrzcie, twarde, tak? Im bardziej to naciskam, to jest tym bardziej twarde, czyli ciało stałe, ale jak wezmę luźno do rączki, to się zamienia w cieczę. Tak? Dlatego to się nazywa masa nieniutonowska, bo to ani ciało stałe, ani ciecz zmienia się, tak? Ja to tu zostawię, jak będziecie chcieli się potem pobawić, to będzie można sobie popróbować. Ale z domu też można zrobić. Tak też jest z lodem. Tak też jest z lodem. Fajnie? Ale lód jak ci się roztopi, to już nie będzie potem tak twardy. Chyba, że dosadzisz do zamrażalnika. A tu popatrz. Twarde, bardzo twarde. A jak wezmę, o, ciało stałe, widzicie? O, nawet jak uderzyła kogoś to twarde. Ale jak mi będę nie z tym urobiła, to zmienia się ciało. Dobrze. No, taka papka. I jeszcze jeden eksperyment ma pani. Słuchamy, ile sił w płucach, ale czasem on w ogóle nie wydaje się na dmuchy. Czy wy macie pomysł, jak można innym sposobem niż takim właśnie powietrze do ust rzucać tutaj do tego balonika? Marcel, jak byś go nadmuchał? Można zmieszać wodę z sobą do obiadu. I co się wytworzy wtedy? No i wtedy się będzie samo. Samo się będzie dmuchać? Myślisz, że tak można? Ola, ty masz pomysł? Jeszcze założyć na butelkę taki balonik i pod gorącą wodę też na butelkę. I też się będzie dmuchało taką parą, tak? Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Sobie wlać do butelki, a potem balona założyć na butelkę. Myślisz, że to tak się zrobi? Słuchajcie, zrobi się tak, jak do tego balonika, tak jak Marcel mówił, wsypiemy dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Na początek wsypiemy dwie, tylko tutaj mamy... Marcel, pomożesz mi? No to weź łyżeczkę i tu do lejka wsyp dwie łyżeczki tej sody. Takie porządne łyżki. Tak. Dosyp jeszcze troszkę, niech nam nadmucha porządnie ten balonik. Oj, to chyba coś nie wyjdzie, coś, to jak to się sprawia, za to lubię. Już? Jacie, teraz to się boję, żeby nam nie wystrzeliło. No ale dobra, bo też octu mamy bardzo dużo. No i teraz zobaczcie, mamy buteleczkę z octem. Ta,
taki zwyczajny, który mama używa w domu, na przykład do barszczyku go doda. I teraz muszę tak zamocować ten balonik, żeby ta sona nie wsypała się od razu. Czyli muszę to zrobić bardzo dokładnie, nałożyć go sobie tutaj na tą główeczkę. O, przykryjemy go. No i teraz Marcel mówił, że jak wsypiemy tą sodę, to balon zacznie się dmuchać. Sprawdzimy, czy to prawda? Tak. Anastazja, podnieś balonik do góry. O tak, i wsyp całą tą sodę z tego balona. Wow. Zobaczcie, co się dzieje. Wow. Zobaczcie, jak buzuje w butelce. Jak bombka, prawda? Jak świetnie. Woda tu poleci. Ale ona potem wyleci, prawda? Sobie z powrotem, tylko się musi uspokoić to, co się wydarzyło z tym octem i tą sodą. Zobaczcie. Ten balon jest ciężki. Ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo spotkała się substancja zasodowa z substancją kwasową i się zmieszała. W ogóle nie jestem tu potrzebna. W przyszłym roku, Marcel, ty robisz te konkursy, co? Tak, Marcel ma rację. Ocet to jest co? To jest substancja kwaśna. No, dokładnie. A soda? Zasadowa. Dokładnie. I zobaczcie, jak się spotkały, to zaczęły tak wariować i tańczyć. Oczywiście takich wytworzyły, zobaczcie, jaka pianka tutaj jest, tak? Widzicie? I teraz się uspokoiło, wszystko sobie możemy tutaj i ściągniemy nasz balonik. No. O, patrzcie, aż mi pęk, ale nic nie szkodzi. I spróbujemy zawiązać. I nie używając siły płuc, mamy nadmuchanego balonika, prawda? W środku jest mokry oczywiście, zobacz. Jeszcze w środku ma coś tam. No i świetnie.